Cześć. Ten film to odpowiedź na pytania, które od Was ostatnio otrzymałam dotyczące obecnej sytuacji w Polsce i tego, czy powinniśmy kupować i suplementować większe dawki jodu. Oparłam wyjaśnienia o badania naukowe oraz o najnowsze rekomendacje. Zapraszam na odcinek. Temat jodu i jego suplementacji jest mocno kontrowersyjny i ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników i nieraz bardzo dużo skrajności. Natomiast ja bym chciała powiedzieć Wam o jednym stwierdzeniu, które jest mega istotne. Przede wszystkim nie szkodzić. Jak pokazują badania, zarówno niedobór, jak i nadmiar jodu może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne dla nas, więc mi zależy na tym, abyśmy popatrzyli na całą tą sytuację i sprawę, która teraz się wiąże wokół płynu Lugola głównie, z takiego właśnie punktu widzenia, co mam zrobić, żeby sobie nie zaszkodzić. I tutaj zdecydowanie odradzam picie większych ilości płynu Lugola i wręcz nie widzę potrzeby biegania teraz do apteki i wykupywania jodu w jakiejkolwiek formie, aby go suplementować. Dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy? Otóż teraz relacja tego, co w ostatnim czasie się działo dla tych, którzy być może nie są w temacie. W poniedziałek, 19 września 2022 roku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało nas o tym, że dostarcza preparaty z jodkiem potasu do Komend Państwowej Straży Pożarnej. Jak wyjaśnił szef Kancelarii Premiera, jest to procedura standardowa związana z sytuacją na Ukrainie i walkami wokół ostrzeliwanej przez Rosjan zaporowskiej elektrowni atomowej. I tutaj cytuję, potencjalne uderzenie w elektrownię mogłoby doprowadzić do awarii i skażenia radioaktywnego, powstania chmury radioaktywnej, która mogłaby przejść do Polski, więc postanowiliśmy wyprzedzająco przeprowadzić akcję. Jak podkreślone zostało, jest to akcja prewencyjna i uważam osobiście, że bardzo dobrze, że przygotowujemy się w ten sposób do takiej ewentualności. Natomiast, jak podkreśla Państwowa Agencja Atomistyki i takie oświadczenie już było wydane na początku wojny w lutym 2022 roku, w Polsce nie ma na ten moment żadnego zagrożenia radioaktywnego dla naszego życia czy zdrowia, więc picie w tym momencie płynu Lugola może być wręcz szkodliwe. I tak jak jedną rzeczą jest przygotowanie się na wszelką ewentualność i nawet jak nie ma wojny, to powinniśmy być na różne sytuacje przygotowani. Tak, to nie znaczy, że mamy teraz panikować, po prostu biegać, płakać i wypijać masowo duże ilości jodu, bo może to być dla nas szkodliwe. Skąd u nas ta panika? Jest ona po części zrozumiała, ponieważ część osób pewnie jeszcze pamięta wybuch w Czarnobylu w 1986 roku i ponad 18 milionów Polaków wtedy otrzymało płyn Lugola do picia. Żeby wyjaśnić, dlaczego tak się stało, to zacznijmy od tego, że mamy trzy rodzaje jodu. Mamy jod organiczny, nieorganiczny i radioaktywny. Jod organiczny wcale nie oznacza, że jest on jakiś lepszy. Jest to związane z jego chemiczną budową, jest on związany z atomami węgla. Jod nieorganiczny wręcz może być lepiej przyswajalny przez nasz organizm i występuje on albo w postaci wolnej, albo jest związany z innymi pierwiastkami, na przykład z potasem. Natomiast jod radioaktywny jest bardzo szkodliwy dla naszego zdrowia i może chociażby powodować nowotwory tarczycy. I właśnie kiedy ta radioaktywna chmura mogła przenieść się do Polski, na szczeblu państwowym podjęto decyzję o podaniu płynu Lugola, czyli jodu w formie nieorganicznej, ludziom, aby wysycić ich tarczycę jodem organicznym i jeżeli ona będzie wysycona tym jodem, to już nie przyjmie tego jodu radioaktywnego, który potencjalnie mógł spowodować chociażby na masową skalę problemy z tarczycą czy choroby nowotworowe. I tak rzeczywiście zrobiono. Natomiast obecnie specjaliści już jakby dyskutują o tym, czy rzeczywiście było to konieczne i czy to pomogło, czy zaszkodziło. Bo, jak pokazują statystyki, ilość osób z nowotworami tarczycy wzrosła, ilość osób z chorobami autoimmunizacyjnymi tarczycy, czyli na przykład Hashimoto, również wzrosła.
Ale nie ma tutaj bezpośredniej korelacji pomiędzy tym spożyciem jodu po Czarnobylu, więc też nie można powiedzieć, że to na pewno były skutki negatywne. Tutaj właśnie warto wrócić do stwierdzenia, że to dawka czyni truciznę. Zarówno nadmiar, jak i niedobór jodu może przyczynić się do poważnych chorób tarczycy, nie tylko rozwinięcia niedoczynności, ale właśnie chorób z autoagresją czy nowotworów. Przejdźmy może do tego, jaka jest zalecana dawka jodu i mam nadzieję, że wtedy już będzie jasne, czy płyn Lugola w dużych ilościach jest nam potrzebny. Zalecana dawka jodu bezpieczna dla przeciętnego człowieka to 150 mikrogramów. Kobiety w ciąży karmiące piersią mają wyższe zapotrzebowanie nawet do 250 mikrogramów. Jeżeli temat jodu w ciąży Was interesuje, uważam, że każda kobieta w ciąży powinna ten jod suplementować, to dajcie znać w komentarzu, być może właśnie powstanie o tym kolejny film. Natomiast to są takie dawki, które są zalecane przeciętnie, że na pewno nam nie zaszkodzą. A w jednej kropli płynu Lugola, on też ma różne stężenia, ale średnio w jednej kropli płynu Lugola mamy 2,5 mg jodu, czyli jedna kropla to aż 16 razy więcej niż zalecana dobowa dawka. Pytanie, czy po prostu picie na hejnał większej ilości płynu Lugola tak na wszelki wypadek jest zdroworozsądkowe? Odpowiedzcie sobie na to sami. To nie jest tak, że ja uważam, że nie powinniśmy suplementować jodu, bo sama go suplementuję. Jod jest niezbędnym pierwiastkiem dla naszego zdrowia. Natomiast tutaj właśnie pokazane jest, jak bardzo nasz organizm jest skomplikowany i jak kompleksowo trzeba do tego podejść. Żeby nasza tarczyca przerobiła jod, to zachodzi szereg procesów. Jeden z substratów tych procesów to nadtlenek wodoru. Nadtlenek wodoru, czyli wolny rodnik, czyli substancja, która w nadmiarze może powodować stany zapalne. Żeby przeciwdziałać i żeby neutralizować ten nadtlenek wodoru, nasz organizm potrzebuje selenu, między innymi. Dlatego tak istotne jest, żeby, jeżeli suplementujemy jod, suplementować również w odpowiednich dawkach selen, aby nie doprowadzać do nadmiernych stanów zapalnych. Czy po Czarnobylu, kiedy masowo dostaliśmy jod, a na przykład wiele osób miało niedobory selenu, mogło to powodować Hashimoto? Mogło. Natomiast tutaj oczywiście najważniejsze było to, aby zapobiec nowotworom, zapobiec temu, aby ten radioaktywny jod trafił do tarczycy dzieci, więc było to istotne działanie, ale być może niosło właśnie ze sobą też inne konsekwencje. Dlatego jeżeli masz zdecydować o tym, czy suplementujesz jod, to powinieneś to zrobić świadomie i wiedz, że również w pożywieniu mamy jod. Dlatego jeżeli zadbamy o to, aby nasza dieta była bogata w ryby, w żółtka jaj, w mięso, szczególnie wołowe, czy w przetwory mleczne, owoce, warzywa niewielkiej ilości, to dostarczamy sobie też jodu do naszego organizmu i sól również jest jodowana. Kilkadziesiąt lat temu okazało się, że większość populacji na świecie ma niedobory jodu, a one są związane chociażby z wolniejszym rozwojem naszego mózgu. Dlatego też wprowadzono jodowaną sól. Obecnie na szczeblu jakby populacji nie ma problemu z niedoborami jodu, i właśnie jest to po części z tym powiązane, ale jeżeli na przykład mamy nadmierne spożycie soli, bo już więcej niż 6 łyżeczek soli to jest więcej niż 150 mikrogramów zalecanego jodu, oczywiście tej jodowanej, no to znowu może to doprowadzić do nadmiaru. U osób, które potencjalnie mają problemy z tarczycą, czyli skłonność do niedoczynności tarczycy, a na przykład mają niedobory innych pierwiastków typu selen, może prowadzić to do rozwoju niedoczynności, może prowadzić to do chorób autoimmunizacyjnych typu Hashimoto, rozwoju Wola, czy nawet do nowotworów. Także nie polecam na własną rękę picia dużych ilości płynu Lugola, ale polecam zdrowy rozsądek, takie spokojne podejście do tematu i jeżeli chcesz się suplementować, to rób to albo ze specjalistą, albo dowiedz się maksymalnie dużo, tak, żeby sobie nie zaszkodzić, a działać wspierająco dla swojego zdrowia.
To tyle, moi drodzy, w temacie. Mam nadzieję, że już teraz wiecie, jak postąpić i nie pobiegniecie do apteki i nie będziecie pić płynu Logola tak bez zastanowienia. Myślę, że to jest istotne, żeby też uspokajać naszych znajomych, rodzinę i nie siać paniki. To tyle w temacie. Pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!